Siema, w tym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować ELS, czyli Emergency Lighting System do GTA 5 do LSPDFR Mod. Jak widzicie, ELS dodaje nam dużo różnych światów do radiowozu policyjnego z możliwością różnej konfiguracji. Aby pobrać ELS, trzeba kliknąć do Download This File, a następnie pobrać plik, który jest na samym dole. Następną rzeczą to trzeba otworzyć folder, który się pobrało. Jest to w WinRze, a następnie trzeba wejść w Installation Files, otworzyć GTA, następnie wszystkie pliki przeciągnąć po prostu do folderu z zainstalowanym GTA, gdzie jest oczywiście zainstalowany LSPDFR. Następną rzeczą, jaką trzeba zrobić, to trzeba wejść w Documentation, w Default Controls i przeczytać wszystko, co tutaj jest, aby dowiedzieć się, co jakim przyciskiem się uruchamia. Ja Wam oczywiście to w skrócie pokażę w GTA. Jak widzicie, jestem już w GTA. Teraz pokażę Wam, jak włączyć ELS-y. Tylko żeby wiedzieć w ogóle, co włączamy, trzeba kliknąć Ctrl-P i wtedy pojawi nam się taka konsolka w prawym dolnym rogu z wszystkimi możliwymi konfiguracjami właśnie syren. Następnie, żeby włączyć oświetlenie, trzeba kliknąć 3 razy J. I włączą się nam sygnały takie podstawowe, ale same świetlne. Teraz, żeby włączyć dźwiękowe, trzeba kliknąć G. Pojawiają się wtedy takie zwykłe. Możemy też inne sygnały włączać poszczególnymi przyciskami od 1 do 8. Dobrze. I żeby je zgasić, trzeba kliknąć G. Możemy też za pomocą ER, T oraz Y dawać różne sygnały dźwiękowe krótkie. Tu rzecz, jaką Wam pokażę, to jak zatrzymać pojazd. Jest to możliwe dzięki modowi Traffic Policer. Żeby w ogóle zatrzymać pojazd, trzeba kliknąć Y, Ctrl Y albo Shift Y, to różnie jest. No i dobra, to spróbujemy. O, i teraz mi zadziałał Shift Y. Następnie musimy włączyć sygnały. I wtedy pojazd powinien się zatrzymać. Nie wiem, gdzie on się zatrzyma. Dobrze, jak widzicie, pojazd się tutaj zatrzyma. No i tak, i to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się poradnik spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Siema!